watched Huge566, Minecraft, games, and more. Siemeczko, ziomeczki, ja jestem Wojtuch566 i nie wiem dlaczego moja kamera, znaczy obraz jest taki ciemny, pewnie go rozjaśnię w edytorze. Witam was w kolejnym odcinku Wojtuchowa. To będzie taki luźny vlog, co się będzie działo w roku 2016 na moim kanale. No to tak, po pierwsze sprawa konkursu. Konkurs jest prawdziwy, to nie jest tamta sprawa co z konkursu z The Sims 4, który i tak był bekowy. Co tam było do wygrania? Tam jakieś modele Star Wars, które Vertor i tak posprzedał. Vertor jest dziwnym człowiekiem. Ale te gry Lego Batman, już powiem na początku, tak, to jest normalna, prawdziwa nagroda. Nie będziecie się czuć oszukani, gdy wybiorę na przykład najlepszy komentarz. Spokojnie, rozdam ten klucz na 3 gry razem, bo to jest trójpak, trilogy pack. No, także tą sprawę już możemy odhaczyć. Okej. To teraz tak, takie sprawy potwierdzone. Będę mieć nowy telefon, to znaczy lepsze vlogi i recenzje. Nowy telefon w postaci Samsung Galaxy Note 4. I pewnie na pewno, na 100% pojawi się tego recenzja. I to już jest potwierdzone, będę mieć mniej więcej na początku czerwca ten telefon. No widzicie, kiedyś gadałem o nowym komputerze, który i tak mi jeszcze nie dotarł. Będzie pewnie, zapewne na rok, za rok, jak będę już mieć nowy dom, bo też mi się buduje nowy dom, tak przy okazji, tylko na tej samej działce. Ale już nowy telefon będę mieć na stówę. Także o to nie będziecie się martwić. Nie wiem w sumie kiedy będzie recenzja, ale no zobaczymy, także jeżeli chodzi o vlogi i recenzje, jakość się polepszy na stówę. Tylko nie będę nagrywać w recenzji w 4K, ponieważ po pierwsze mój edytor filmów, który oczywiście mam na starym kopie Windows XP, nie uciągnie 4K, a po drugie za dużo to zajmuje pamięci i za długo by się to wysyłało na YouTube, a tego byście nie chcieli pewnie. Dobra, kolejna rzecz. Regularność materiałów, ponieważ niedługo mamy wakacje, no bądźmy szczerzy, tam no do wystawiania ocen później to i tak już nie musimy nic robić praktycznie. Tak by the way. Znaczy no niby tam chodzimy do szkoły, no ale kurde. To tyle. Więc na wakacje, przynajmniej na lipiec, regularność materiałów powinna się polepszyć, chociaż to zależy ile je będę robić. Nie wiem, zobaczę ile to czasu mi zajmie, bo w sierpniu niestety sobie właśnie robię urlop. O, Wojtuch robi YouTube'owy urlop, ale to kurde zarąbiste, nie? Nie, ale na serio, tam na tydzień. Dobra, wróciłem, ktoś bił do pokoju oczywiście. Jak to zawsze bywa. Okej, okay, jeżeli chodzi teraz o rodzaj materiałów, Minecraft, gry i inne Minecraft. Pekowe pytanie, kiedy Minecraft? No, był już Minecraft, o co chodzi. A tak na serio, no no. Tego Minecraft. W ogóle ostatnio wrzucam. Rzadko kiedy? Nagrać wreszcie. Dobra. Kolejną sprawą będzie tak zwane dotacje w postaci strony Patronite, o której niedawno się dowiedziałem. Tam na kanale Szyksent Wojtuch, właśnie Szyksent Wojtuch będzie normalnie aktywne. Szyks będzie normalnie wrzucał materiały, także będzie dobrze. I ja tam też postaram się wrzucać. W najbliższym czasie będzie pojawi się odcinek skrót. Dobra. Jeżeli chodzi o Patronite, było takie coś jak Trafixon, ale dla mnie to nie jest takie oczywiste, ponieważ Patronite to jest bezpośrednie wspieranie twórcy Dajtu. Teraz słuchajcie, jeżeli sobie założę tego Patronite, to czy na przykład gdybyś zbierali na nowy komputer, to bym nagrał właśnie lepsze gierki, tak?
kurde. Gdybyśmy tak stworzyli współkąty, na przykład to. Oczywiście sobie stanie tego, ale na przykład takie gierki jak GTA 5, Wiedźmin 3, Wiedźmina 3, to nie wiem, czy będę nagrywał, bo to jest długa gra. To chuj. Ale mamy jeszcze Assassin's Creed 4 Black Flag, albo nie wiem, to tam jeszcze są za fajne gierki Far Cry 4 i Far Cry Primal, Max Payne 3, no takie gierki, co nie? To byście się mogli zaangażować, oczywiście, jeżeli chcecie, ja nikogo nie zmuszę, co nie? Jeżeli chcecie, no to będzie nowy komputer, będą nowe gierki i tak dalej. Po prostu na razie to są plany wstępne, założę to powiem tylko patronetę, ale może na razie nie będę... Nie będzie to aż takie ważne, ale po prostu chciałem o tym wspomnieć. No i dobra, to by było chyba na tyle z tych informacji, co się będzie działo mniej więcej w tym roku. No, jeżeli chodzi o nowy komputer, albo jest druga opcja, albo będzie Patronite, albo nowy komputer, poczekacie sobie pod koniec 2016, także myślę, że to jest dobre przyspieszenie czasu oczekiwania na lepszy jakiś materiał. No dobra, komentujcie, subskrybujcie, jeżeli wam się spodobało, zostawcie kciuka w górę, no i nara. Ciebie jadę w mrok, nocą jadę w mrok.